Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mira Piłaszewicz. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Stanisław Żółtek, prezes Nowej Prawicy i partii Polexit. Dzień dobry panu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Dzisiaj może taka ponura tematyka, ponieważ będziemy rozmawiać o obecnym konflikcie za Bugiem na Ukrainie. A właściwie jego eskalacji. Wiele Polaków jest przerażonych tym, że dostało w ostatnim czasie powołania do wojska. I chciałam pana spytać o zdanie, czy to zapowiedź nadchodzącego konfliktu z Rosją? Wie pani, znaczy wygląda to tak, jakby ja to z mojego oglądu wygląda w ten sposób, jakby rząd polski kombinował, jak nas wplątać w konflikt. Tak mi to wygląda po prostu. Nie sądzę, żeby był konflikt, żeby była wojna między Polską a Rosją w jakikolwiek sposób. Nie wierzę w to, ale wszelkie działania rządu polskiego noszą znamiona próby wplątania nas w konflikt wojenny. Tak to widzę. Rządu polskiego. Są jeszcze, pojawiają się często opinie, że jest tam pewna rola państw zachodnich, na przykład Stanów Zjednoczonych. I co pan sądzi o tych opiniach, że pomoc Ameryki, jakby nie patrzeć, jest znacząca na tej wojnie? Tak, to prawda. Tak naprawdę ta wojna to jest wojna między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, prowadzona rękami Ukraińców i krwią zresztą, i finansami Europy i Polski, uzbrojeniem, finansami i tak dalej. Ale to jest wojna amerykańsko-rosyjska. Amerykanie prowadzą to na innym terenie, jest to bardzo wygodne. Taka przymiarka do tego, jakby to mogło być. Tak to widzę po prostu, a Polska po prostu macha szabelką, myśląc, że to ona prowadzi wojnę i może będziemy prowadzili wojnę. Jesteśmy Polakami, więc patrzymy głównie na to, co się dzieje na naszym polskim podwórku, ale nie da się zataić, nie da się przeoczyć faktu, że niedawno miało miejsce spotkanie Łukaszenki z Putinem w Soczi. Na Białorusi wielu mężczyzn dostało specjalne oznaczenia na paszporcie zakazujące im wyjazdu z kraju. I jaka jest pana opinia na ten temat? Czy Białoruś mogłaby również dołączyć do wojny? Moim zdaniem jest to możliwe. Daję na to 50%, czyli tak naprawdę nie wiem, ale jest to możliwe. I gdyby się zdarzyło tak, że jednak ta Ameryka zaczyna wygrywać tą wojnę z pomocą tam sojuszników Wielkiej Brytanii, zwłaszcza nie mówię już o Polsce, że zaczyna wygrywać z Putinem, no to wtedy Putin prawdopodobnie uruchomiłby Białoruś. On ma jeszcze dość spory potencjał, żeby różne posunięcia zrobić. Więc daje na to 50% szans, że tak może nastąpić. Czy uważa pan, że Łukaszenka w pewien sposób próbuje się bronić przed wplątaniem Białorusi w ten Tak, konflikt? próbuje się bronić, ale może nie potrafić się obronić. Tym bardziej, że tak naprawdę wepchnęliśmy go w ramiona Putina. No przecież sankcje przeciwko Białorusinom, przeciwko Łukaszence, co spowodowały? No, że myśmy go wepchnęli w ręce Putina. On może by się próbował i wyrwać od Putina, ale no, nie pozwoliliśmy na to. Postanowiliśmy, że on będzie z Putinem. Po ogłoszeniu mobilizacji w Rosji coraz głośniej słychać było opinię, że to jest tak właściwie wojna jednego człowieka. Co pan sądzi o tego typu opiniach? One zdarzają się bardzo często, od początku właściwie wojny. Znaczy jednego człowieka rozumiem, że tu mamy na myśli Putina, tak? Tak, dokładnie. Nie, moje zdanie takie nie jest. To jest wojna, która zaczęła się w 2013 roku i trwa do dzisiaj. Ona cały czas trwała, ona nigdy nie zaprzestała być wojną, prawda? Po tym, jak był zrobiony pucz przeciwko Janukowiczowi. No bo on był legalnie wybrany, nikt do tego nie miał pretensji, ale Ameryka, Polska, jakieś inne kraje jeszcze zorganizowały przewrót, prawda?
No i ta rosyjska część Ukrainy, gdzie większość jest Rosjan albo, a już na pewno są rosyjskojęzyczni, którzy byli zwolennikami Janukowycza, no obrazili się, no bo wybrany prezydent nagle został zlikwidowany przez, usunięty przez zewnętrzne siły, nie? No i zaczęła się wojna, w którą włączyła się też i Rosja, prawda? I ona trwała tak mocniej, słabiej, aż do 2022 roku, kiedy ona się rozpętała potężniej. No i no Rosja, że tak powiem, wkroczyła na teren reszty Ukrainy, nie? Więc to trwa wojna i to wcale nie była wojna putinowska, to tak naprawdę myśmy zaczęli tę wojnę, nie tylko, że wiele lat wcześniej, no. No i tyle. A Ameryka stwierdziła, że no to jest fajny element, fajny moment, żeby osłabić Rosję militarnie, ale i ekonomicznie, jako przeciwnika, żeby na placu boju mieć, został jej tylko jeden przeciwnik, znaczy Chiny. I bardzo aktywnie się w to włączyła. Przy okazji zdecydowała się, że fajnie byłoby też osłabić gospodarcze konkurencję, czyli Europę Zachodnią, prawda? Bo, czyli namówiła nas tam na to, żebyśmy zrobili sankcje z ropą, prawda, z gazem, ze wszystkim i rzeczywiście potężnie osłabiła Europę Zachodnią. Na głupie życzenie Europy Zachodniej, znaczy na jej zgodę, nie? Był jakiś opór tam Niemiec, Francji i tak dalej, no ale tutaj Polska była przewodnią siłą, że tak powiem, takim wysuniętym ramieniem zbrojnym Stanów Zjednoczonych, który dopomógł Stanom Zjednoczonym trochę tą Europę Zachodnią przycisnąć, nie? I tak to wygląda. Jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o samą Rosję i Putina, no moim zdaniem jednak piorunująca część Rosjan popiera Putina. No niestety tak jest. No. Nie będę wnikał niestety, prawda, ale tak jest. Nie to, że propaganda mówi, że to tylko Putin i tak dalej. Mówię, nasza propaganda ukraińska czy jakaś inna, to nie zmienia faktu, że piorunująca większość Rosjan popiera Putina i jego działania. No więc on nie jest sam. No, to tylko tyle. No. Ja to wiem, widzę to po prostu i umiem rozróżnić propagandę od prawdy. Ale też faktem jest, że w Rosji nie ma tak de facto znaczących liderów, jeśli chodzi o opozycję. To znaczy ciężko zorganizować jakiś protest, ponieważ wszystkie osoby, które mogłyby zorganizować jakiś protest przeciwko nawet tej mobilizacji, nie mogą tego zrobić. Są odsunięci od tego typu działalności. Niektórzy są nawet pozbawieni wolności. I tutaj ciężko właściwie zmierzyć ten sprzeciw Rosjan, jaki on był. To prawda. Znaczy Putin nie tylko opozycję taką jawnie występującą udało mu się stłumić i liderów tej opozycji, ale też opozycję wewnętrzną, która niby udawała, że go wspiera, albo udaje, albo naprawdę go wspiera. Też nie ma tam, proszę zwrócić uwagę, że w jego otoczeniu nie ma liderów, którzy mogliby mu zagrozić, jego pozycji. Ani ze strony opozycji bardzo małej, ale ani ze strony wewnętrznych rozgrywek nie ma żadnego lidera, który mógł zagrozić mu. Jedyni, jacy są bardziej znani, to są niesłychanie mu tam posłuszni, prawda? No i tyle. I to prawda. I rzeczywiście potrafił porządnie stłumić opozycję, że praktycznie nie ma żadnych głosów. Nie zmienia to faktu, że ta opozycja była niewielka. To znaczy, no miała mam dość małe poparcie w społeczeństwie. W dużych miastach, gdzie niegdzie, na jakiś tam może gdzieś żona z uczelniami czy z czymś, to tam się parę osób by znalazło. Ale tak naprawdę w głównej masie Rosji to Rosjanie nic nie wiedzą na temat żadnej opozycji. I nawet wcale nie jestem przekonany, czy ja bym tam poszedł i się chwalił, że jestem w opozycji do Putina i przeszedł pierwszą lepszą wsią w Rosji, czy nie dostałbym po łbie od większości mieszkańców. No, pewnie tak by było. No. Więc i racją jest to, co pani mówi, ale i prawdą jest to, co ja mówię. Stłumił próby jakichś tworzenia opozycji i tej opozycji nie ma i większość narodu rosyjskiego tak naprawdę go popiera. No ci, co są mieli być mobilizowani, no nie chcą iść do wojska, no to jest oczywiste, prawda? Zwłaszcza jak toczy się wojna. No tak jest, więc wśród tych ludzi
Nawet nie mówię, żeby czy Putin stracił, czy nie, w oczach tych ludzi, co tam zostali zmobilizowani albo uciekają przed mobilizacją w Rosji. Natomiast no, oni po prostu nie chcą mobilizacji. Jedni może bardziej teraz nie lubią Putina, drudzy dalej go lubią tylko i przed mobilizacją i tak chcą uciec, a trzeci poszli do wojska z własnej chęci. No, w Ukrainie też uciekali ludzie przed mobilizacją. No, to też mnóstwo tu młodych mężczyzn przyjechało do Polski na zachód, prawda? Więc naturalny odruch taki ludzki, że nie chce za innych umierać. Nie? Ale to, proszę zwrócić uwagę, to dotyczy bardzo niewielkiej procentu populacji. Nie? Ci najbardziej zainteresowani w sprawie, czyli ci, co są mobilizowani, no to jest. Ile to jest? No to jest tam nawet procenta nie ma, nie? Populacji. No. To nawet z rodzinami tworzą maksymalnie, nawet nie tworzą z rodzinami procenta populacji. Więc to jest jakby jedyny element, który mógłby Putinowi zaszkodzić wśród tej grupy, ale to jest bardzo nieliczna grupa i nie do końca jednolita w przekonaniach. Jeśli chodzi, to jest prawda, że wielu Rosjan nie chciało tej mobilizacji, że Rosjanie też próbowali uciekać. Stąd przecież łapanki na lotniskach, które miały i być może nadal mają miejsce. I czy taka postawa Rosjan, to, że oni poszli tam w pewnej części pod przymusem poszli do wojska, to czy to odpowiada za tak niskie morale rosyjskiej armii, o której się mówi tutaj? Nie sądzę. Bo tak mówię, to jest naturalny odruch i proszę zwrócić uwagę, że ten sam odruch był na Ukrainie. Na początku wojny przecież masowo Ukraińcy próbowali uciec. Kara śmierci im tak groziła nawet za to, nie? I część uciekła ludzi w wieku poborowym. Od razu w pierwszych dniu wojny wprowadzono dekret, że zakaz wyjazdu ludzi, wszystkich mężczyzn w wieku poborowym, nie? A i tak kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców uciekło, nie? Więc to w każdym miejscu to jest. To jest nic dziwnego i nic nadzwyczajnego. I ponieważ akurat mobilizacja w Rosji jest w tej chwili na większą skalę, to też i więcej osób zdecydowało się na próbę ucieczki przed tą mobilizacją. Nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie no, są emocjonalnie mniej zaangażowani w chęć wojny z Ukrainą, aniżeli Ukraińcy, prawda? Więc i procent pewnie jest większy. Ale to nie ma niewiele wspólnego z tym, co się dzieje chyba na froncie i nie będzie miało wiele wspólnego, bo jak już ktoś jednak został powołany do wojska i jest żołnierzem, no to jest sprawa tylko, jaki on jest przeszkolony, przecież on o swoje życie będzie walczył, nie? Więc jakiś tam wpływ ma, ale nie taki wielki, jakby się zdawało. Zważywszy na to, że Rosją rządzi były funkcjonariusz KGB, Władimir Putin, to czy Pana zdaniem od czasów Związku Radzieckiego się bardzo dużo zmieniło? I w ogóle jak w tej chwili, jak obecnie powinniśmy patrzeć na Rosję? Przede wszystkim pierwsze, co jest, to nie wolno robić odpowiedzialności zbiorowej. To jest podłe i ja tego nie znoszę. Rosjanie tak naprawdę jako ludzie akurat dość z dużą sympatią podchodzili do Polaków. Teraz mniej podchodzą, ponieważ my ich opluwamy bez przerwy. Nie? Mówię o Rosjanach, nie przecież nie mówię o Putinie, o tam jego kręgu wojskowych czy decydentach, nie, tylko o zwykłych ludziach. Nie? Czemu do nich mamy akurat jakieś potworne pretensje i ich nienawidzimy? Nie wiem. Taka widać jest natura ludzka, że tak się to robi, prawda? I możemy i prawdopodobnie przez te nasze, niestety nasze działania w tym momencie, takie opluwające Rosjan, wprowadzimy na całe pokolenia nienawiść między Rosjanami a Polakami. A przecież żyjemy obok siebie i my być może swoją historię, swoją przyszłość niszczymy. No nie wolno tak robić, że to jest nielogiczne. Dwa, że to jest niemoralne, a trzecie, to jest niebezpieczne z punktu widzenia przyszłości. Tyle, co mogę powiedzieć o takich relacjach polsko-rosyjskich. Natomiast nie wiem, czy nie odszedłem od pytania troszeczkę. Jakby pani jeszcze raz powtórzyła. Wiele osób teraz właściwie przyrównuje, wskazuje na to, że tak de facto od czasu Związku Radzieckiego niewiele się zmieniło. Tak. Czy się zmieniło? No więc zmieniło się, dużo się zmieniło.
Moim zdaniem, znaczy, jeżeli chodzi o samych ludzi rosyjskich, to tam się wiele nie zmienili. Natomiast przez te kilkadziesiąt lat, jednak od czasu Gorbaczowa do dzisiaj, zmienił się jednak sposób działania Rosji i tego, co tam było, zdecydowanie. Putin chce częściowo przywrócić to, co było. Przede wszystkim ta chęć, pierwsza rzecz to chęć utrzymania władzy, nie? Żeby on miał na dłużej. Dwa, żeby wróciło na świecie pojęcie, że Rosja jest mocarstwem. Bo oni się, i tutaj cały naród też jest na to obrażony, i dlatego jest ujednolicony i jest bardzo mała opozycja. Bo oni się czują po prostu, że świat ich lekceważy, że ich znieważa, że ich, co jest prawdą zresztą, tak było, zwłaszcza w ostatnich latach. Bo się boją, bo zostali przekonani, że tutaj NATO podchodzi do bram i za chwileczkę nawet zginąć mogą, co też jest prawdą. Bo podchodzi na to do bram Rosji, prawda? Więc to jakby scaliło Rosjan i przywróciło takie myślenie wielkomocarstwowe z dawniejszych lat. Niebezpieczne myślenie, ale niestety sami to sprowokowaliśmy. Proszę zwrócić uwagę, że jak Kennedy był prezydentem Stanów i tam na Kubie Rosja chciała instalować jakąś swoją broń, o mało nie doszło do III wojny światowej, prawda? To Amerykanie zaatakowali, zrobili ochronę okrętów, mieli uderzyć i tak dalej, nie? I nie dziwiliśmy się temu, uznaliśmy to za naturalne. No to czemu za naturalne nie uznajemy, że jeżeli Amerykanie czy NATO swoją broń podkładają pod bramy Rosji i obgryzamy ich tutaj, no to oni też się nagle stawiają i stąd między innymi wojna, no to jest oczywiste. Sam papież Franciszek to powiedział przecież, nie? Że no przecież no, samo NATO i kraje Zachodu sprowokowały tę sytuację, podchodząc pod granicę Rosji, która jest uczulona na to, tak jak i Stany Zjednoczone są na to uczulone, prawda? No nie powinno się było tego robić. Po co ryzykujemy pokojem i Armagedonem na świecie jądrowym? Bo no, co tu dużo ukryć? No, tak jakbyśmy zapomnieli o tym, że Rosja ma wystarczająco duże możliwości uderzeniowe, żeby nie tylko Polskę, bo ona pierwsza pójdzie na odstrzał, ale i cały świat zniszczyć, prawda? I to nie ma przed tym obrony. To tylko decyzja Rosji jest. Może byśmy o tym pamiętali jednak. Czyli w tej chwili to wielkomocarstwowe myślenie jest dla nas Polaków pewnym zagrożeniem, prawda? Jest, ale sami żeśmy go z powrotem wytworzyli. Jeśli chodzi o to o takie opluwanie Rosji, czy pan osobiście upatruje przyczyny takiego myślenia w tej no, akcji informacyjnej Ukrainy, żeby nie użyć słowa propaganda? Ale to się zaczęło wcześniej. To nie jest sprawa. To właśnie ta wojna między innymi jest powodem tego. Bo to, że Rosja była inaczej traktowana niż wszystkie inne kraje. Popatrzmy się na sport, na likwidację. Dam przykład, nie? We wszystkich krajach są te sprawy związane z dopingiem, nie? I to masowo, nie? Ale jeżeli chodzi o Rosję, wykluczono wszystkich sportowców z olimpiady, z różnego rodzaju zawodów i tak dalej. Przecież to też tych sportowców, którzy nigdy w życiu nie brali dopingu, nie? Takie była odpowiedzialność zbiorowa. Nigdy nie zastosowano tego w stosunku do żadnego innego kraju. Ja daję jako przykład, prawda? Te na przykład sprawa z tym gazem, czy z Nord Stream 2 i tak dalej, nie? Amerykanie powiedzieli nie, mimo że przecież oni tu nie żyją, nie kupują tego gazu, ale powiedzieli nie, bo to jest dla nich gospodarczo niebezpieczne, bo to oni chcą trzymać w ryzach świat, jeżeli chodzi o gaz, prawda? Zwłaszcza po tym, jak go mają w nadmiarze ze względu na te łupki. Powiedzieli nie, no i dołączyli się wszyscy do takiego, moim zdaniem z punktu widzenia logiki idiotycznej ragonki, no bo bez sensu, bo co mnie to obchodzi, tam jest 100 rur, będzie Nord Stream 100, Nord Stream 50 czy nie, czy to ode mnie zależy, czy kupię gaz czy nie, prawda? Mogą sobie rury doprowadzić, ja sobie kupuję z Kataru gaz, prawda? Czy ropę, chyba że uważam siebie, czy Polskę za idiotkę, no to wtedy tak, no. Ale jeżeli nie, no po prostu dywersyfikacja polega na tym, żebyśmy mogli mieć dostępy ze wszystkich źródeł. A tu odcinamy sobie jedną stronę.
której w stanie musielibyśmy brać, nie? Argumentując w głupi sposób, że bo to jest podłe, że jest jakiś urodzio. No nie, no po prostu. Ta olimpiada, to ja daję przykłady, nie? Rosjanie poczuli się, że cokolwiek nie zrobią, to wszyscy powiedzą, że to jest złe i podłe. W związku z czym ich to skonsolidowało. Putin podkręcił tą atmosferę. Popatrzcie się, no jak tu nas traktują, a przecież my jesteśmy mocarstwem. I podkręcone zostało to poczucie wielkomocarstwowości Rosji. Myśmy to sprowokowali jeszcze przed tą wojną na Ukrainie. A po tej wojnie na Ukrainie to już w ogóle moim zdaniem tutaj nasi politycy w większości pogłupieli, no oszaleli po prostu. Nie działają jako politycy, tylko jako służba Stanów Zjednoczonych po prostu, no, która na siebie bierze baty. Nie tyle. A czy to opływanie Rosji, ten taki, te chłodne relacje nie mają przypadkiem przyczyny właśnie na przykład w 45 latach PRL-u? Mają. Podczas, i czy ale to jest nie oczywiście, że mają. Tak, ja wiem. Ale ja mówię o politykach. No, ja mówię, bo wśród normalnych ludzi, tak w większości ludzi, ta nienawiść do Rosji, słuszna zresztą moim zdaniem, bo Rosja nam wiele krzywd zrobiła, ona zanikała, zwłaszcza do Rosjan, prawda? Może jeszcze do władzy nie, ale do Rosjan tak. Natomiast teraz jak politycy podkręcili tą taką no trochę hucpę przeciwko Rosji, usprawiedliwioną, a częściowo nieważne, jak usprawiedliwi, to nawet wśród normalnych ludzi też generalnie nienawiść, już nie niechęć, a nienawiść do Rosjan, już nawet nie tylko do Rosji i do władz Rosji, ale do Rosjan wzrosła. I my to uzewnętrzniamy na zewnątrz, Rosjanie się o tym dowiadują, więc u nich rośnie nienawiść do Polaków. No. I tworzymy sobie dwa narody, które się nienawidzą i za chwileczkę jeden z tych narodów zginie. A na przykład udział sankcji nałożonych na Rosję w tym wszystkim, kiedy taki Rosjanin wychodzi na ulicę i widzi, że na przykład nie może sobie pójść do McDonalda, ale widzi rosyjski odpowiednik, który być może jest gorszy, nie wiem, bo nie miałam szansy spróbować, to czy tego typu działania też pogłębiają tą polaryzację? No tak, no to są wszystko składa się z tego typu elementów, prawda? Tym bardziej, że większość tych sankcji nie ma żadnego uzasadnienia wojennego ani ekonomicznego, prawda? Ma uzasadnienie tylko związane z niechęcią, prawda? No i tyle, no. Czemu Coca-Coli tam nie ma albo tego typu firmy? No jaki to ma związek z wojną albo z ekonomią dobrobytu Rosji, prawda? Raczej nie, no raczej żeśmy spowodowali tutaj akurat zysk Rosji, prawda, jak nie ma McDonalda, nie? Z punktu widzenia finansowego, nie? To samo, to cośmy zrobili z tym gazem, nie? No to nie będziemy odbierać od Rosji gazu, namawiamy Europę, żeby nie odbierała, mówię o zaszłości, o wiośnie, nie? No i krzyczymy, że ale odbieramy ten gaz, nie wiadomo od jakiego diabła, nie? No to Gazprom się zlitował, no to no nie będziemy wam dawali gazu, jak nie chcecie, zresztą odmówiliśmy płacenia, nie? Bo oni zażądali tam tych przewalutowania na ruble. Odmówiliśmy płacenia, to nie dadzą nam gazu, nie? I cośmy dalej zrobili? No kupowaliśmy do tej pory dalej gaz od Rosji, tylko przez Niemcy. No ale półtora razy drożej, prawda? Musimy opłacać jeszcze Niemcom, nie? Czy to było uzasadnienie ekonomiczne albo jakieś sensowne. Ten sam gaz kupowaliśmy, tylko że Rosja dostała, bo poszedł gaz w górę, znacznie większe zyski dostała. Przy okazji zysk miały Niemcy, a myśmy za to wszystko zapłacili. Dziwimy się teraz, skąd ten kurczę gaz taki drogi się zrobił, prawda? Albo co się wydarzyło, prawda? No nie wiem, no to zachowanie trochę jakby jacyś trochę niepełnosprawni umysłowo rządzili Polską. No i tyle mogę ocenić. No. Więc po prostu nasze zachowania spowodowały zyski nawet Rosji. No bo owszem, w tej chwili akurat gazu mniej sprzedają Rosjanie, nieco, a to mówimy o 18% czy 17% niż przed wojną, ale przez cały ten okres do dzisiaj sprzedawali go więcej i trzy razy drożej.
Nigdy w historii jeszcze Gazprom, mówię na bazie całego roku, nie ostatnich dni, nie zyskał takich pieniędzy jak dzięki naszym działaniom, czy dzięki naszym sankcjom. No więc one miały w ewidentny sposób przeciwne działanie nie do zamierzonego, do głoszonego, jakie jest zamierzone. A my za to wszystko płacimy, Polska i gospodarka nasza. Tak się nam wydaje, mówię, rozwijamy się, tu PKB rośnie. Guzik, PKB nic nie rośnie, inflacja spowodowała, że PKB nie spada, nie? Jak mamy inflację 17-18%, naprawdę mamy inflację tam 30%, nie? No ale wiadomo, no, jak w PRL-u, no, może żywność podrożała 50%, ale lokomotywy staniały, nie? No to inflacja nie jest taka wielka, nie? No więc inflacja jest wielka i podobnie to PKB, choćby nic nie było wydatkowego więcej wyprodukowane, to PKB rośnie, no bo PKB to jest cena tych produktów, które zostały wyprodukowane, nie? Czyli tak naprawdę nasz produkt krajowy brutto spadł w ostatnich miesiącach. Jesteśmy w recesji gospodarczej. Natomiast wszyscy płacą, ile płacą, jak im się lepiej żyje, to widzą, nie? Ile kosztuje żywność, środki czystości, czy cokolwiek innego, czy energia, nie? No to jest spowodowane tak naprawdę działaniem, nie akurat tą wojną, działaniem rządu. Nałożyły się dwie rzeczy. Jedna to jest ten szaleńczy dodruk pieniądza, który napędził inflację. Ta się zaczęła jeszcze przed wojną na Ukrainie, więc nikt nie udaje głupiego, że to wojna spowodowała tylko. A drugie, wojna w Ukrainie wzmogła, znaczy właśnie te sankcje nałożone na Rosję, to nie odbieranie gazu, czy tam, albo kupowanie go drożej przez Niemcy, prawda? Tego samego gazu, jako przykład daję, spowodowało dodatkowe obciążenie dla Polaków, nie? Inflacyjne, ale przede wszystkim takie, że no, mniej im zostaje w forsy, nie? W tym, w kieszeni. Zresztą to dalej będzie trwało, także to się nie zakończyło bynajmniej. No więc te działania to są nasze własne działania. No i jeżeli mamy się na kogoś obrażać, na samego siebie, no sami żeśmy sobie nakopali do tyłka, nie? No, na złość Putinowi odmroziliśmy sobie uszy. No to prawda, no. Temu wszystkiemu, tej inflacji, nie można po prostu zaprzeczyć. Wystarczy choćby spojrzeć na ludzi, jak się zachowują, że boją się też wydawać pieniądze. No. I tak na koniec zapytam, jak w takiej sytuacji powinien postąpić polski rząd? Jakie powinny być działania polskiego rządu wobec tej wojny? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że inflacja zaczęła się wcześniej i że mówienie o putinflacji obraża nieco inteligencję Polaków, ale jakbyśmy mieli powiedzieć wyłącznie o tej wojnie, co polski rząd powinien zrobić? No, to są dwie rzeczy, bo inflacja, tak jak mówię, nie jest dokładnie związana tylko z tą wojną, więc jedna sprawa to jest, co zrobić, żeby nie było inflacji, żeby nasz dobrobyt rósł, żeby gospodarka nasza rosła i żeby ludzie się bogacili. Na to odpowiedź jest prosta, tu poza wojną oczywiście. Na to odpowiedź jest prosta, po prostu nie należy okradać ludzi i rozdawać innym. Nie można być, rząd nie może być paserem, prawda? Który tym, którzy pracują, drobnym przedsiębiorcom czy w ogóle pracownikom, zabiera w formie podatków, opłat, różnego rodzaju taryf, ceł i akcyzy, zabiera pieniądze, a rozdaje innym, prawda? No tego nie wolno robić, bo to powoduje inflację i to powoduje niechęć do pracy. No bo narusza naszą jakąś podstawową ocenę sprawiedliwości, prawda? Że ci, którzy pracują, którzy o coś się starają, nic z tego nie mają, bo im się zabiera, oddaje tym, którzy albo potrzebują, bo tak jest, albo tym, którym się nie chce pracować, nie? Więc to jest pierwsze, co trzeba zrobić, nie? Zlikwidować tą rzecz. To jest szerokie gama działań, o których zawsze mówiłem, dotyczy podatków, dotyczy władzy nad ludźmi, swobody takiej obywatelskiej, ludzkiej, którą nam się zabiera, nie? To jest jedna część, to jakby się to zrobiło, bo to bardzo prosto można zrobić, tylko no, nie można, ludzie, politycy nie chcą tego zrobić, bo chcą się utrzymać przy władzy, więc przekupują jakieś grupy społeczeństwa, zakładając, że drugie grupy są głupie i nie zauważą, że to ich się okradło. No, więc nic na to nie poradzę, tak jest. No, ale i mają rację zresztą, że tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o wojnę samą, więc to są dość proste
rozwiązania, tylko nie za bardzo ktoś chce ich słuchać. One są znane od setek lat i tutaj nie ma dyskusji na ten temat. Nikt nie złamie zasad wolnego rynku. Jak je złamie, to zawsze jest tragedia. Wcześniej czy później, prawda? Dla większości. Jeżeli chodzi o wojnę, to cóż, no wpakowaliśmy się w tą. Należy przestać machać tą szabelką i być liderem nienawiści do Rosji. Bo nie widzę powodu po prostu, nie? Oczywiście, że jeżeli chodzi o Ukrainę, jest poszkodowana, my to wiemy. Bo w sumie jakaś pomoc dla Ukrainy jest, ale proszę zwrócić uwagę, że dla rządzącego polityka w Polsce najważniejsi mają być Polacy, nie Ukraińcy. Nie może tak być, żeby Ukraińcy, którzy są tu w Polsce w milionach osób, byli ważniejsi od Polaków. Nie, to tak nie jest. To kraj jest Polaków po prostu. To nie jest tak, że mój kolega, mimo że pracuje, przepraszam, jego córka, tam zięć pracują, mają dzieci, nie mogą oddać do przedszkola czy do żłobka niedaleko, bo pierwszeństwo mają Ukraińcy i oni muszą gdzieś nie wiadomo gdzie jeździć. No akurat ci Ukraińcy akurat tam nie pracują. Nie? Mogliby się zajmować dziećmi, ale on nie, ale ten jego syn nie może, jego córka nie może oddać. Nie? To nie może tak być, żeby w różnego rodzaju państwowych firmach czy urzędach pierwszeństwo mieli Ukraińcy. Nie, ja nie widzę, dlaczego mnie, niech oni normalnie funkcjonują w Polsce, bo ja nic przeciwko nim nie mam. Bardzo fajnie, że są nawet. Nawet tutaj brakuje rąk do pracy w Polsce w wielu miejscach, więc czemu by mieli nie być? Ale nie mogą mieć przywilejów. Otóż bardzo dobrze, że są, bardzo fajnie, że jest, ale żadnych przywilejów, bo niby z jakiej prawie mają mieć przywileje w stosunku do Polaków? Tu mieszkają, tu tak samo mogą pracować i tak dalej. Bo przywilejami co spowodujemy, nawet gdy były słuszne, znowu nienawiść spowodujemy. Znowu niechęć Polaków do Ukraińców. Raz, że sobie będziemy nienawiść między Rosjanami i Polakami, to będzie zwiększała się wrogość między Ukraińcami i Polakami. No nie wolno tego robić po prostu. Raz, że jest to niemoralne i jest to szkodliwe gospodarczo, a dwa, że jest to niebezpieczne. No i tyle. I po prostu powinniśmy zaprzestać uprzywilejowania jakichś grup ludności, zwłaszcza niepolskiej. To jest pierwsze, czego nie wolno robić. Broń Boże, nie jakieś szykanowania, nic. No po prostu niech sobie będą i w przyjaźni sobie żyjmy, nie? To jest pierwsza rzecz. Dwa, zaprzestania być takim wojującym z tą szabelką, bo G za przeproszeniem z punktu widzenia zbrojnego znaczymy, a wywijamy szablą, jakbyśmy byli potęgą. I żądamy, żeby Polskę zniszczyć tutaj nawet nuklearnie gotowi jesteśmy, tak, Morawiecki jest gotów poświęcić się i zgadza się na zniszczenie Polski nuklearne w imię tego, że on jednak tu powie, że tak, a tak ma być. No i tyle. To jest takie podejście, nie? Nie, no to trzeba zaprzestać po prostu tego głupiego i popisywackiego zachowania, bo to jest popisywackie zachowanie. No. I śmieszni jesteśmy na Zachodzie z tego tytułu. Amerykanie w ogóle nas nie szanują, no bo jak można szanować pieska, który robi wszystko, co mu się każe? To jest taki, to popchnij go, kopnij, przynieść i tak dalej. Jak ktoś nie ma swojego zdania, nie potrafi się postawić, no to nie będzie nigdy szanowany. Polska przestała być całkowicie suwerenna, w ogóle nie ma ani krzty suwerenności. Z jednej strony podlizujemy się, bo słuchamy się Unii Europejskiej, co nam każą. Jak się postawimy, to za chwileczkę, ojej, a nie pieniądze nam nie dadzą, to musimy się słuchać. A z drugiej strony, to już tam, jeżeli chodzi o Stany, nawet nikt nie próbuje marnąć ogonem, no, bo nie będzie ryzykował, nie? Więc po prostu z dwóch stron mamy teraz dwóch panów, silniejszy to Stany, słabszy to Unia Europejska. Tylko nie wiadomo, co bardziej szkodliwe, no, jednak ta Unia nam więcej kłopotów robi. I tyle. I nikt nawet nie myśli o tym, żeby się wyrwać z tego uzależnienia. Ja chciałbym, żeby Polska była suwerenna, żeby była niepodległa, żeby ona była taka, jaki kraj powinien być. Ja rozumiem, że można być landem niemieckim, można być jakimś takim gorszym stanem Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli już tak, to kurczę, to bądźmy stanem Stanów Zjednoczonych. Niech to będzie formalnie wpisane i tyle, a nie udawać głupiego, że jesteśmy w Polsce, a jesteśmy stanem Stanów Zjednoczonych i słuchamy się.
I na naszym terenie można sobie testować wojenkę. Po prostu nie podoba mi się to. No, nie podoba mi się działanie rządzących i tego, że oni albo tego nie widzą, a w większości widzą, tylko mają to głęboko w tyle. Z czego potem następuje to mydlenie ludziom, obywatelom oczu, propagandą różną, no wiadomo jakim przekazem. Tak to się odbija po prostu na społeczeństwie. No tak, no wie pani, jeżeli robi się coś, co z punktu widzenia logiki jest złe, co z punktu widzenia ekonomii jest złe, no to, a chce się to robić, chce się rządzić, no to trzeba kłamać, no. Trzeba nawet tak kłamać, żeby wręcz samemu być przekonany do tego kłamstwa. Więc nawet część tych polityków potrafi zgasić odruchy logiki u siebie i z przekonaniem mówić o różnego rodzaju fanaberie, prawda? Takie ekonomiczno-polityczne. No i tak jest. No. Chce się, jak się przez pewien czas jest u władzy i chce się zatrzymać, to narasta, to czasem ta demoralizacja narasta i to utrzymanie tej władzy staje się samą w sobie celem. Nie żadne dobro publiczne, nie żadne tam inni ludzie. Ja, żebym utrzymał władzę, to jest dobro, prawda? I to dla wszystkich powinno być najwyższe dobro, a reszta to będzie trochę poniżej, nie? No i przystosowuje się do tego dobra, czyli do utrzymania władzy, przystosowuje się zmianę logiki, zmianę tam zasad ekonomii, choćby one były bez sensu, i propagandę. No i propaganda jest. Prawdą jest, że właśnie jak ktoś jest, pytanie, czy ktoś jest mądry, czy nie. No w tym przypadku, jeżeli chodzi o propagandę, no to ona nie świadczy za wiele o mądrości rządzących, bo jest tak nachalna i tak głupia, że ja w PRL-u przecież żyłem, nie? To ja widziałem tą PRL-owską propagandę, to ona taka głupia i prymitywna nie była jak obecna. No. Prawda? No, była prymitywna i głupia, nie, ale nie aż tak. No. W związku z czym przestałem oglądać TVP1, TVP2. Jest kłopot, bo znowu TVN no to też ma swoją tam odchyłki w drugą stronę, prawda? Więc mi ucieka możliwość oglądania telewizji trochę, no. No, ale tak czy owak, no, nie dam rady. No. Stąd się bierze. No, to mnie ogólnie powiedziałem, skąd się bierze propaganda, jaka ona jest i a co powinno się zrobić, no to z tego, co powiedziałem, raczej wynika. Jak to mówią, władza jest najsilniejszym narkotykiem i właściwie to jest główne wytłumaczenie. No niestety i to czasem śmiertelnie trującym narkotykiem. No, to jest prawda. No. Ja widzę tutaj, widzę co się dzieje. Nie? Tak, to dziękuję. Widzimy, że ci, co nami nie zarządzają, przecież to miał być rząd nie do rządzenia, tylko do zarządzania, nie? On przez nas jest wybrany, ale oni się poczuli wybrani, że są lepsi, ważniejsi i mogą już nie zarządzać krajem, tylko rządzić krajem, prawda? I chcą rządzić wiecznie i to jest niebezpieczne, bo taka chęć rządzenia wiecznego prowadzi do strasznych rzeczy, po prostu do nie tylko złych, ale czasem strasznych. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za opinię i myślę, że to, co dzisiaj padło, po prostu musiało paść. Tradycyjnie zachęcam do dyskusji w komentarzach, do wyrażania własnej opinii. Moim i państwa gościem był pan Stanisław Żółtek. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję również.